Witam w kolejnej części. Kończymy nasz temat powoli tutaj składania naszych klocków. Jeszcze nie temat clouda, nie, 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 spokojnie. Kończymy temat składania klocków. Czyli co? Mamy nasz VNet, mamy kartę sieciową, mamy stworzony subnet w VNecie, mamy naszego firewalla jakiegoś tam. No Network Security Group, nie firewalla, nie będę tego mylił, bo to jest, nie będę nazywał tego firewallem, bo firewall jest osobno. Network Security Group. No to co? No to możemy sobie stworzyć naszą maszynę wirtualną. I tutaj będzie coś takiego jak nie, Virtual Machine. I bierzemy sobie tą. Tworzymy create. I bierzemy sobie tak. Nasza resource grupka. Virtual machine to będzie VM1. Region Poland. Availability. Dobra, można sobie zrobić no infrastructure redundancy, żeby było taniej. Security, Trusted Launch, wystarczy. Co sobie weźmiemy? No, Ubuntu, niech sobie będzie. Nie wiem, czy będziemy coś robić na tej maszynie wirtualnej, chyba nie, także później usunę. O. Unused Azure Capacity, discounted rate versus pay as you go. Should be tolerant to infrastructure loss and Azure capacity. Nie wiem, co to jest. Trzeba przeczytać, jak licencja wygląda. No dobra. Najtańszą, jaką się da. Oczywiście wybieramy. O, jest jakaś taniutka. Co tu mamy? Pół giga rama, jeden core. O, wow. To bierzemy, kurczę. Bierzemy taką maszynkę. No, taka maszynka na proksiaka bardzo dobra. Nie trzeba po więcej niż 500 mega. Bardzo dobra, na statyczną stronę? Jak nic. No dobra. Jakąś hibernację dodali teraz. SSH public key. Albo password możemy sobie dodać. Jeżeli macie SSH klucz, no to sobie dodajecie tutaj. Albo sobie generujecie nowy. Można wygenerować, można użyć istniejący swój public key. Albo użyć. Tak, jeżeli się wygeneruje, to się stworzy takie specjalne miejsce na Azure i tam zostanie ten klucz zapisany. Będzie można sobie pobrać ten klucz prywatny i go użyć, a można też użyć swojego. I na przykład ja taki mam, to zrobimy sobie w Linuxie, jest to na oczywiście w SSH. SSH nie mam. A, no dobrze. Ja sobie na szybko wygeneruję. Dobra. SSH, IDRSA, PAM. No i co? I bierzemy taki kluczyk. No nie pokazuję wam tego. To już widzieliście na poprzednich filmach. No i sobie skopiowałem. Ważne jest, żeby cały był. Tak? Cały klucz razem z tą nazwą tutaj użytkownika. Public inbound ports. A, nie dodaliśmy jednego. No dobra, ale to dodamy sobie później. No dobra. Allow selected port. Można sobie zrobić none. No ale sobie dodamy. SSH nie będzie. Dobra. No i dobra. Następne dyski.
No, dyski w defaulcie mamy 30 giga, bla bla bla. Możemy sobie dodać kolejne dyski, albo dołożyć istniejące. Nie będziemy tego dodawać, ale może Wam pokażę tylko, jak to wygląda. No, to wygląda to w ten sposób, że tutaj wybieramy sobie, jaki size ma być, czy ma być szerowany, czy ma usunąć z VM-ką i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę tutaj tego dodawał. Nie chcę dodatkowego dysku. No i co? Networking przechodzimy sobie. Wybieramy nasz VNet. Wybieramy nasz subnet. Nie tworzymy publicznego adresu. Stworzymy go ręcznie. Wybieramy sobie nasz tutaj Advanced Network Security Group. A nie. Tutaj nie trzeba, bo tutaj mamy już dodaną. No i co? I load balancer, application gateway. Nie, tutaj nic nie trzeba. Nasz subnet wybrany. Nick Network Security Group. No, tu nam się network stworzy razem. No dobra, ale pokażę Wam później, jak to zrobić, o co chodzi. Guest update, bla bla bla, to możecie sobie poczytać, o co tu chodzi. Tutaj login with Azure ID, czyli można sobie połączyć go do domeny od razu. Nie będziemy tego robić. Alerty, diagnostyki, bla bla bla. Zaawansowany user data jakiś, no tego teraz doszło trochę, nie? Tam trzeba sobie poczytać, o co chodzi. Ale lecimy na defaulcie. I co? I będzie nawet mniej 6 centów na godzinę. No, no, to fajnie, fajnie. To jako treningowa jest fajna. No dobra. No i sobie leci to tworzenie. Troszkę to potrwa, bo VM-ki zawsze trwają. To tworzenie. Ja się włączę ponownie, jak już się stworzy, żebyście nie tracili czasu na kropeczki. No i nasz resource już jest gotowy. Przejdziemy sobie do niego. To się stworzyło razem z maszyną. Jak sobie tak kliknęliśmy. A, dobra. Idziemy do grupy. Stworzyła się karta sieciowa. No ale dobra, nie ma nic takiego strasznego. Mamy tą swoją kartę sieciową. Co możemy zrobić? Mamy tutaj kartę sieciową. Przechodzimy do niej. I mamy tu attach to. No i mamy tutaj naszego resursa. No widzimy, że ta karta sieciowa jest podłączona. O, tutaj w networkingu. No i nie możemy sobie ją odłączyć ani dołączyć kolejnej. No to co trzeba zrobić? Trzeba zatrzymać VM-kę. Na chwilę to potrwa, także wracamy, jak się zatrzyma. No już się zatrzymuje, już widzimy, że jest start. No tutaj ciągle chodzi. No ale przejdźmy sobie do networkingu. Co możemy zrobić? Możemy sobie dołączyć nowo. No to dołączamy. Tutaj dalej się procesuje, że teraz jest Attaching Network Interface. Chwilkę to potrwa. No już mamy. Tak, jest dołączony. No to sobie zrobimy tą detached. Pyk. Bo nie możemy jej odłączyć przed tym, jak nie połączymy nowej. No bo ten network interface zawsze musi być. No i dobra, jest już i mamy nasze. I teraz sobie możemy sobie zrobić legalnie tak. Ten nie trzeba czytać uważnie, bo to jest delayed resource group, a nie resource. To jest delayed resource. I delete. No i pyk. Pięknie.
I już mamy stworzoną naszą VM-kę. Mamy pododawane nasze resursy, które my chcieliśmy. Tu się stworzył dysk systemowy. No i tak wygląda VM-ka. W VM-ce nic więcej do szczęścia nie trzeba. To jest działający zestaw. I tak będzie działać, jak sobie klikniecie po prostu. Jakbyście sobie kliknęli VM i przeklikali wszystko po kolei, bez tworzenia tych resursów, tak właśnie by się stworzyło. I VNet, i subnet, i wszystko, i wszystko, i wszystko. No. Także mamy naszą VM-kę. No dobra. To widzimy się w kolejnym filmie. W kolejnym filmie dalej coś, jakiś resursik sobie ogarniemy. Także na razie i do zobaczenia. Cześć.